Was wszystkich na moim kanale filmowym poświęconym hodowli gołębi wysokolotnych. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać o urządzeniach, które pozwalają mierzyć parametry lotu gołębi, mierzyć czas tego lotu, mierzyć wysokość tego lotu. To są takie nowinki techniczne, które technologia współczesna pozwala już pomału wykorzystywać w hodowli gołębi. Natomiast one nie są powszechnie wykorzystywane i na dzień dzisiejszy w hodowli gołębi wysokolotnych nie są one wykorzystywane. Organizacja lotów konkursowych polega na tym, że hodowca musi zaprosić do siebie obserwatora, albo nawet najlepiej więcej niż jednego obserwatorów, którzy będą obserwować lot tych gołębi na niebie i po prostu za pomocą zegara mierzyć czas lotu gołębi i to zostaje wpisane do protokołu z lotu. No, mamy XXI wiek i cały czas wykorzystujemy takie narzędzia, jakie były dostępne no dosłownie w średniowieczu. Naprawdę, tutaj w niczym nie przesadzam. W średniowieczu dostępny był zegar, i dostępne były środki piszące i ludzie umieli posługiwać się takimi urządzeniami. Także myślę, że czas wielki, żeby pewne rzeczy tutaj sobie po prostu przemyśleć, przeanalizować, zobaczyć, co można zacząć wykorzystywać i być może nadejdzie taki czas, liczę na to niedługo, że te technologie dostępne dzisiaj będą mogły być wykorzystywane. I ten film będzie składał się z takich kilku części. Troszeczkę przybliżę Wam historię wykorzystania urządzeń, które służą właśnie dla hodowców gołębi pocztowych. I tutaj dzięki uprzejmości mojego kolegi Jakuba Przybylskiego z Inowrocławia, który jest hodowcą gołębi pocztowych i którego mieliście okazję poznać, gdyż był on takim gościem podczas mojego pierwszego lotu konkursowego organizowanego w dniu 30 września. I dzięki uprzejmości Jakuba posiadam tutaj taki zabytkowy zegar niemieckiej produkcji firmy Benzing. I postaram się Wam przybliżyć historię wykorzystania tych urządzeń. Trochę jeszcze wcześniej porozmawiamy w ogóle o historii hodowli gołębi pocztowych, bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że chciałbym taką jakby tutaj przedstawić moją teorię, że właśnie dzięki wykorzystaniu tego typu urządzeń w ogóle hodowla gołębi pocztowych stała się po prostu popularna, stała się po prostu sportem. Te urządzenia pozwoliły hodowcom po prostu przystąpić do rywalizacji. Myślę, że tutaj jest to czynnik, który napędza rozwój tego sportu. I jestem przekonany o tym, że właśnie możliwość wykorzystania takich nowoczesnych urządzeń technologicznych w hodowli gołębi wysokolotnych pozwoli też na to, że sportem tym zainteresują się po prostu młodzi ludzie. Tak jak Wam powiedziałem, współczesne metody obserwowania lotów gołębi wysokolotnych są bardzo anachroniczne. Wielu hodowców narzeka na to, że młodzi ludzie w ogóle nie interesują się hodowlą gołębi. Ja myślę, że można ich właśnie zainteresować tym, że gołębie latają na niesamowicie dużych wysokościach, tak naprawdę niepoznanych dotąd. I tutaj jest możliwość wykorzystania urządzeń takich opartych na technologii GPS czy na jakichś technologiach badania ciśnienia barycznego, aby rzeczywiście zbadać to, zobaczyć, przekonać się, jak wysoko nasze gołębie potrafią latać. I myślę, że tak jak zegar Benzinga zapewnił rywalizację hodowców gołębi pocztowych od 1890 roku, kiedy został wynaleziony, czyli przez ponad 120 lat, tak myślę, że wykorzystanie współczesnych technologii pozwalających śledzić lot gołębi wysokolotnych przyczyni się do tego, że rzeczywiście sport ten stanie się bardziej popularny. Zapraszam do obejrzenia filmu. Zanim przejdziemy do analizy takich faktów historycznych,
Chciałbym jeszcze przedstawić jeden argument przemawiający za tym, że czas najwyższy na to, aby te urządzenia do oceny wysokości lotu wykorzystać, gdyż w tej chwili tak naprawdę posługujemy się literaturą dostępną na ten temat i tutaj autorzy też nie są zgodni co do jakby sposobu oceniania wysokości lotu gołębi i te sposoby dostępne w literaturze są dosyć anachroniczne. Ja tutaj przedstawiam Wam książkę Stefana Peterfi, takiego wybitnego autora, który w latach 70., 80. pisał na temat gołębi hodowanych na świecie. Tutaj bardzo szczegółowa jest jego monografia na temat hodowli gołębi tutaj naszych europejskich ras, również ras polskich. I on opisując sposoby sprawdzania wysokości lotu gołębi mówi tak. Wysokość lotu można ocenić na podstawie pozornego zmniejszania się gołębia w powietrzu w miarę jego oddalania się od oka osoby patrzącej. Gołąb lecący na wysokości 300 metrów ma dla naszego oka wielkość jabłka. Na wysokości 700 metrów wielkość brzoskwini. Na 1200 metrów owocu czereśni. Na 1400 metrów wygląda jak kropka, a od 1400 metrów wzwyż ledwo można go dostrzec. I nazywa to wysokością zakrycia. A gołębia na wysokości 1700 metrów nasze nieuzbrojone oko już nie dostrzega. No, ciężko mi wyobrazić sobie to porównanie do wielkości jabłka, brzoskwini, owocu czereśni. Naprawdę to jest bardzo nieprecyzyjne. I tutaj rzeczywiście panują jakby bardzo duże rozbieżności w ocenie, kiedy gołąb znajduje się na takiej wysokości, że tracimy go z oczu. Ja myślę, że gdybyśmy mu założyli jakieś urządzenie śledzące jego lot i odnotowali sobie dokładnie czas, w którym tracimy kontakt wzrokowy i porównali to z odczytem tego urządzenia, to byśmy się w końcu przekonali, jak wysoko gołębie wysokolotne latają i dokładnie w jakim momencie wchodzą właśnie w to tak zwane zakrycie, czyli w ten moment, w którym stają się niewidoczne dla nieuzbrojonego oka. Zresztą tutaj też bardzo duże rozbieżności są w tym zakresie, no chociażby w jakichś takich regulaminach oceny lotu gołębi, bo tam też te wysokości są bardzo różnie podawane. Tutaj mam też taką książkę Gołębie chów i hodowla Ewy Strzelec. To jest nowsza książka z początku lat 2000, bodajże chyba 2010 rok. No i pani Ewa Strzelec stworzyła taki tutaj zamieściła w swojej książce taki graficzny sposób przedstawienia tej wysokości lotu. Ona twierdzi, że można ocenić wysokość lotu gołębi w następujący sposób, że na wysokości 80 do 120 metrów to jest taka wysokość, którą gołębie osiągają, jest to wysokość wież kościelnych. 200-400 metrów to jest wysokość obserwacyjna. 400-600 metrów wysokość wróbla, czyli rozumiem, że one są wielkości wróbla. 600-800 metrów wysokość motyla, a 800-1200 metrów wysokość migotania. No właśnie, no i tutaj te dane z literatury są dosyć rozbieżne i takie bardzo mało precyzyjne. Myślę, że te wszystkie urządzenia, które dzisiejszy rozwój technologii już po prostu umożliwia wykorzystywać w śledzeniu lotu gołębi, mogłyby nam odpowiedzieć na pytanie właśnie, na jakiej wysokości gołębie się znajdują tam w poszczególnych etapach lotu. No i wreszcie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, jak wysoko w ogóle wzlatują, bo przecież musimy sobie zdawać sprawę z tego, że na przykład hodowane przeze mnie gołębie zamojskie potrafią nawet po kilku minutach lotu wejść w zakrycie, czyli tak wysoko polecieć, że stracę już je z oczu, nie mogę ich obserwować, nie mogę ich nawet namierzyć za pomocą lornetki i potrafią przebywać
na takiej wysokości przez bardzo długi czas i w tym czasie absolutnie nie mam pojęcia, jak wysoko gołębie znajdują się w powietrzu. I te urządzenia mogłyby tutaj nam na to pytanie odpowiedzieć. No i mogłyby rzeczywiście w taki sposób graficzny w przypadku organizacji lotu konkursowego wykazać czas przebywania gołębi w powietrzu, wykazać, czy gołębie latały zgodnie z jakimiś takimi cechami rasowymi, zgodnie z tak zwanym stylem lotu. I tutaj, jeżeli mówię o stylu lotu, to chodzi o takie charakterystyczne elementy lotu właściwe dla danej rasy, czyli na przykład to, że gołębie zamojskie lecą pionowo, nie odchodzą od pionu, w bardzo małym stopniu odlatują na bok, że nie lecą spiralnie, że wykonują takie, nie lecą w koło, wykonują takie właśnie elementy spirali z takim nawracaniem. I to wszystko, to urządzenie przecież mogłoby w taki graficzny sposób przedstawić. Byłoby to widać, jak ten gołąb wznosi się do góry. No i wreszcie właśnie, czy osiąga właściwy pułap lotu, tak tą właściwą wysokość, bo gołębie zamojskie mają charakteryzować się tym, że latają bardzo wysoko. Właśnie dla nich wchodzenie z zakrycia jest czymś naturalnym. I w przypadku organizacji lotu konkursowego takie urządzenie mogłoby w bardzo łatwy sposób pokazać, jak długo rzeczywiście gołębie przebywały na tym bardzo wysokim pułapie i czy nie latały w taki sposób, że odchodziły bardzo daleko na bok, co tutaj nie jest pożądane i świadczy o, prawdopodobnie o domieszce jakiejś obcej krwi lub zmanierowaniu gołębi poprzez to, że wypuszcza się je do lotu z gołębiami zupełnie innych ras, które mają zupełnie odmienny styl lotu. Aby zmysłowić, o co mi chodzi, mówiąc o stylu lotu, to porównałbym do stylu na przykład biegu narciarskiego, tak? Jest styl klasyczny, tak? I jest styl łyżwowy, tak? Czyli w stylu klasycznym narciarz po prostu wykonuje takie ruchy, w których narty cały czas biegną jakby równolegle do siebie, natomiast w stylu łyżwowym krok narciarza jest taki, że narty rozchodzą się na boki. Tak, tutaj wielu hodowców gołębi jakby ma problemy z interpretowaniem pojęcia styl lotu. Tak? Mówią, że każdy gołąb ma inny styl lotu. Nie, każda rasa gołębi ma właściwy dla niej styl lotu, a oczywiście sposób latania poszczególnego może się różni, zależy od jego budowy anatomicznej, od jego wielkości, od kondycji, w jakiej się znajduje, od stanu upierzenia. I porównując to dalej do tego narciarskiego sportu, to możemy powiedzieć, że sędzia w przypadku organizacji zawodów w stylu klasycznym natychmiast wyłapie odstępstwo od regulaminu, kiedy zawodnik biegłby krokiem łyżwowym, a chociaż wszyscy zawodnicy na zawodach biegną w jednym stylu, to wprawne oko obserwatora jest w stanie zauważyć, że i rozróżnić poszczególnych zawodników, tak? Zauważyć, że jakiś poszczególny sposób uprawiania tego sportu jest różny, bo zawodnicy mają właśnie różną wielkość ciała, różną budowę ciała, wzrost, tak? No i wreszcie jakąś tam szybkość tych wykonywanych ruchów, jakieś charakterystyczne dla nich cechy. Także mówiąc o stylu lotu gołębi, bardziej skupiałbym się na takich cechach charakterystycznych, które możemy właśnie wyróżnić i na ich podstawie ocenić, czy dany gołąb lata właśnie w taki sposób, jaki jest charakterystyczny dla jego rasy. Ale teraz już przejdźmy do tej historii, bo myślę, że tutaj takie spojrzenie na historię wykorzystania urządzeń wszelakich w hodowli gołębi pocztowych będzie nam w stanie pokazać, jak bogatą historię ma ten gołębiarski sport, który uprawiają hodowcy gołębi pocztowych. Krajem bardzo zasłużonym w hodowli gołębi pocztowych bez wątpienia jest Belgia.
I tam pierwsze towarzystwo hodowli gołębi pocztowych powstało w 1826 roku i nosiło ono nazwę Libre de Abeona. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale tak właśnie fonetycznie ta nazwa jest przedstawiona w literaturze. I ciekawą taką informacją na temat sportu gołębiarskiego w Belgii jest to, że w 1868 roku urządzono lot gołębi pocztowych pomiędzy Rzymem a Brukselą. To jest na przestrzeni 1450 km i wypuszczono wtedy 200 gołębi, które leciały przez południową Francję, niektóre zaś przez Alpy, przez Górę Świętego Gotarda. Mimo tak wielkiej przestrzeni, 20 gołębi, a zatem 10% przyleciało na miejsce, wróciło do swoich gołębników. Pierwszy gołąb, ten zwycięzca, pokonał tą trasę w niespełna 22 godziny. Został wypuszczony 22 lipca, przypominam, 1868 roku o godzinie 4:30 rano, a przyleciał do Brukseli 23 lipca o godzinie 2:05. Także zwróćcie uwagę, już 150 lat temu, praktycznie ponad 150 lat temu, organizowano tak trudne loty dla gołębi pocztowych. W Niemczech organizację lotów konkursowych gołębiami pocztowymi rozpoczęto w Zagłębiu Rury w latach 60. XIX wieku. Hodowlę gołębi pocztowych w tym regionie zapoczątkowali imigranci z czasów industrializacji, pochodzący z rolniczych dzielnic ówczesnych Prus Wschodnich. Hodowla gołębi pocztowych zaczęła zdobywać tam ogromną popularność i gołębie pocztowe nazywano w tych czasach górskimi końmi wyścigowymi. W roku 1869 w Bochum istniała już profesjonalna hodowla gołębi sportowych, a w roku 1881 w mieście tym powstało pierwsze stowarzyszenie organizujące loty konkursowe dla gołębi pocztowych. Zrzeszało ono hodowców w czterech klubach. W tych czasach organizowano już transport gołębi na loty konkursowe z tak odległych rejonów jak miasto Królewiec w Prusach Wschodnich, czyli dzisiejszy Kaliningrad. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że do Zagłębia Rury z Kaliningradu jest no, grubo ponad 1000 km. Gołębie pocztowe w tych czasach hodowano nie tylko dla rywalizacji sportowej, ale także ze względów patriotycznych, gdyż te ptaki były wykorzystywane jako skuteczny środek łączności wojskowej. Bardzo ciekawe informacje na temat właśnie wykorzystywania gołębi przez ówczesne armie znalazłem w książce zatytułowanej Z historii gołębia pocztowego jako środka łączności, której autorem jest major Zygmunt Zygmuntowicz, która została wydana w 1924 roku we Lwowie. Autor ten opisuje bardzo szczegółowo rozwój hodowli gołębi od starożytności do czasów jemu współczesnych i tam znalazłem wiele bardzo ciekawych informacji. W czasie I wojny światowej wiele europejskich armii wykorzystywało gołębie jako niezawodny środek łączności. Gołębi pocztowych używano także w samolotach, pociągach, pancernych czołgach i łodziach podwodnych. Armia francuska w roku 1916 posiadała 32 gołębniki polowe, w tym 6 automobilowych, 10 wozów i 16 przyczepek, a w roku 1918 przed demobilizacją 346 gołębników, w tym 6 automobilowych, 195 przyczepek i 145 wozów oraz 30 tysięcy gołębi. Dalej autor ten pisał tak. We Francji gołębniki posiadają obecnie wszystkie stacje hydroplanów i eskadry nadbrzeżne, również płatowce i sterowce, które w czasie wywiadów biorą gołębie ze sobą. Nie wspominamy o gołębnikach lądowych i prywatnych hodowcach. Niemcy mieli przed wojną bardzo wiele towarzystw prywatnych i wojskowych oddziałów, które prowadziły hodowlę gołębi i utrzymywały ją na wysokim stopniu. W regulaminie niemieckim z 1906 roku znajduje się wzmianka o tresurze gołębi pocztowych dla patroli pogranicznych, a od tego czasu wojskowe gołębiarstwo rozwijało się szybko. Pisze też autor, że w 1914 roku było na wojskowej stacji gołębi w Królewcu 2140 sztuk gołębi pocztowych. Stacja ta podczas pokoju miała regularną łączność między Gdańskiem, Toruniem, Grudziądzem, Lecem, Poznaniem i Wrocławiem, zaś Lec z Królewcem, Ełkiem i Malborgiem utrzymywał stałą łączność. Stacja Poznań połączona była z Puckiem, Grudziądzem i Toruniem. Każda armia niemiecka, która wyruszała w pole, miała 6 tysięcy gołębi pocztowych dla służby wywiadowczej i łączności. Armia niemiecka posiadała w lecie 1916 roku 4 czynne gołębniki polowe i około 150 gołębi, a w lecie 1916
1918 roku około 500 gołębników. Niemiecki batalion szturmowy nr 7 w raporcie z 28 maja 1918 roku meldował, że najpewniejszą łączność utrzymuje przez gołębie pocztowe. Z bloków szturmowych dochodziły meldunki po 30 do 60 minut. Inne środki techniczne, jak motocykle, dochodziły od 3 do 5 godzin. W roku tym wysłali Niemcy na front wojskowy 77 148 gołębi, a ogólna ilość gołębi na froncie przewyższała cyfrę 100 tysięcy, co zarazem z uzupełnieniem wysyłanym co pewien czas daje nam cyfrę około 300 tysięcy sztuk. Obecnie Niemcy posiadają około 3000 towarzystw hodowli gołębi pocztowych zgrupowanych w jednym głównym towarzystwie w Hanowerze. Czyli taka liczba towarzystw hodowli gołębi w Niemczech według majora Zygmunta Zygmuntowicza była na początku lat 20. ubiegłego wieku w Niemczech. Pisał też ten autor, że Niemcy prowadzili próbę z gołębnikami ruchomymi. Według majora Zygmuntowicza rozpoczął je niejaki Hager już w roku 1885, a w roku 1897 kontynuował te eksperymenty dyrektor do spraw wojskowych gołębi pocztowych radca Lenzen. Zaś w październiku 1914 roku wysłali Niemcy próbny gołębnik ruchomy Hagera z 42 dobrze przyswojonymi gołębiami do Belgii, gdzie został przydzielony armii nacierającej na Antwerpię. A po zdobyciu przydzielone 5. Korpusowi Rezerwowemu. Gołębie przynosiły szybko i pewnie wiadomości z pierwszych rowów strzeleckich i meldunki obserwatorów artyleryjskich. Potem doświadczenia zarządziło dowództwo 5. Armii i dnia 1 czerwca 1915 roku wysłanie jednego gołębnika jako wzór dla Szpandawy i potem na front w Wogezach, a 15 lutego 1916 roku gołębnik numer 3 do 5. Armii. To jest tutaj dosyć istotna rzecz, że ówczesne armie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a tutaj nawet Niemcy przed I wojną światową, eksperymentowali z takimi gołębnikami ruchomymi. To jest bardzo ciekawa tutaj sprawa do opisania i tutaj też takie eksperymenty były prowadzone w polskiej armii. Czechosłowackie Ministerstwo Obrony Kraju opracowało projekt ustawy o obronie gołębi pocztowych. Hodowla i tresura gołębi pocztowych dozwolona była poza wojskiem tylko członkom towarzystwa należącego do Związku Towarzystwa Hodowli Gołębi Pocztowych. 50% prywatnych gołębi pocztowych musi być, czyli musi być, tak pisze major Zygmuntowicz w czasach jego wiemów współczesnych, musi być wyczyconych dla celów armii. Kupno i sprzedaż musi być podana do wiadomości towarzystwa. Osobne przepisy obejmują sprawę strzelania lub zabijania gołębi pocztowych, przyłapywania, przywozu i przenoszenia. I tutaj on wspominał ustawę, która obowiązywała w Czechosłowacji. I chwilę później już powstała też podobna ustawa o hodowli gołębi pocztowych w Polsce, o której za chwilę będę wspominał. Major Zygmunt Zygmuntowicz pisał w 1921 roku, że o hodowli i używaniu gołębi pocztowych w Polsce przedrozbiorowej, mimo skrętych poszukiwań, nie znalazł śladów. Natomiast, tak jak tutaj wspomniałem, on pisał swoją książkę w roku 1921, a tutaj pewne rozwiązania pojawiły się trochę później. Ja w swoich zbiorach elektronicznych posiadam wydane w 1931 roku takie publikacje jak Regulamin Wojsk i Oddziałów Łączności, którego część piąta poświęcona była gołębiom pocztowym oraz Instrukcję o hodowli i tresurze gołębi pocztowych, która stanowiła załącznik do tego regulaminu. Były to instrukcje obowiązujące w przedwojennej armii polskiej i myślę, że to bardzo ciekawe informacje o hodowli gołębi, które
Zamierzam wykorzystać w jakimś filmie, który zrealizuję w przyszłości, bo tutaj są bardzo, bardzo ciekawe informacje. Posiadam też właśnie tą wspomnianą przeze mnie opublikowaną w 1925 roku ustawę o gołębiach pocztowych i przepisy wykonawcze do tego aktu prawnego. Bardzo ciekawe informacje na temat początków hodowli gołębi pocztowych możemy znaleźć w czasopiśmie Gołąb Pocztowy, które wydawane było w latach 1925, 26, 27 w Poznaniu. W numerze 16 czasopisma Gołąb Pocztowy, który był wydany 27 marca 1926 roku, znajdziemy artykuł zatytułowany Hodowla, hodowcy i loty. Autorem tego artykułu był Niemiec podpisany inicjałem I. Schnitz. Pan Schnitz pochodził z kolonii położonej w bezpośredniej bliskości Zagłębia Rury, miejsca, w którym powstała hodowla gołębi pocztowych w Niemczech. Wspomina on w tym artykule swoje przygody związane z hodowlą gołębi pocztowych. Pisał m.in. Posiadam malowany obraz gołębia z roku 1876 roku, który był własnością mego teścia, a który w tym roku, to jest przed 50 laty, zdobył kilka pierwszych nagród, pomiędzy innymi z Paryża. Prawdziwie był to piękny i dobry gołąb i w ogóle słabeuszów wtedy nie hodowano. Tutaj celowo przytaczam ten fragment, żebyśmy sobie zdawali sprawę, w jakim wieku był pan Schnitz, czyli jakie on tutaj czasy wspomina ze swojego dzieciństwa. Gdy miałem lat 10, odnosiłem wraz z moim towarzyszem gołębie pewnego hodowcy do lokalu, w którym je odbierano i wkładano do lotów. Tu nasłuchałem się wiele o hodowli gołębi i temu podobnych. Obrączek rodowych wtedy jeszcze nie było, a gołębie oznaczano numerem na lotkach. Numery te tkwiły mi w pamięci równie dobrze jak dzisiaj numery obrączek. Gdy nadeszły loty konkursowe, wówczas ustawiano nas, chłopaków, w odległości 500 metrów jeden od drugiego, ażeby przybywające z lotów gołębie jak najszybciej do lokalu stowarzyszenia dostarczać. Pierwszy chłopak biegł do drugiego, oddawał mu w koszyku lub woreczku znajdującego się gołębia, a sam wracał na dawne miejsce. To samo czynili inni. Podczas tych biegów zdarzały się od czasu do czasu wielce zabawne wypadki. Pamiętam, jak raz, biegnąc koło jednego narożnika, wpadłem na pewnego porządnego pana, którego brzuch do dziś jeszcze prawie po 50 latach tkwi mi dobrze w pamięci. Ów pan potoczył się kilka razy po ziemi, lecz ja na szczęście nie upadłem i nasz gołąb wyszedł zupełnie zwycięsko w konkursie. No właśnie, słuchajcie, tutaj bardzo ciekawa informacja, że w tych latach 80. XIX wieku, w latach 70., 80. XIX wieku w Niemczech jeszcze nie używano obrączek rodowych. Gołębie były natomiast oznakowywane podczas organizowanych lotów konkursowych w ten sposób, że nakładano im takie znaki na lotki. I tutaj też bardzo ciekawa taka informacja, że właśnie wspomniana przeze mnie ustawa z 1925 roku też przyjęte zostały na podstawie tej ustawy podobne rozwiązania i rozporządzenie, które jest aktem wykonawczym do tej ustawy, też przewidywało, że gołębiom wykorzystywanym w armii nakładano taką pieczęć na lotki. I to rozporządzenie określało dokładnie wzór takiej pieczęci. I tutaj myślę, że to też wynikało z takich właśnie dawnych, dawnych tradycji oznakowywania gołębi pocztowych. Jak tutaj wspomina nam pan Schnitz, wydarzenia te miały miejsce około 50 lat wcześniej niż powstała ta publikacja. Tak więc mniej więcej w latach 80. No i tutaj on nie tylko właśnie mówi o tym, że gołębie nie miały obrączek, ale też z uwagi na to zapewne nie stosowano jeszcze wtedy żadnych urządzeń technicznych do pomiaru czasu gołębi i po prostu hodowca
musiał bezpośrednio do siedziby organizacji, która organizowała taki lot, dostarczyć swojego gołębia i tam komisja po prostu odnotowywała czas przylotu tego gołębia. No i to tutaj rzeczywiście było bardzo duże utrudnienie, bo ci hodowcy, no jak mieszkali gdzieś tam dalej, tak, od siedziby tego stowarzyszenia, no to mieli z tym bardzo poważny problem. No i tutaj właśnie jakby wychodząc naprzeciw hodowcom, no, należało przygotować jakieś urządzenia, które pozwolą tym hodowcom czas lotu swoich gołębi przylatujących do gołębika w locie konkursowym mierzyć. No i właśnie około roku 1890 Niemiec Friedrich Ernst Benzing, który pochodził z miasta Schwenningen w południowo-zachodnich Niemczech, ten Niemiec właśnie rozpoczął masową produkcję mechanicznych zegarów do pomiaru czasu lotu gołębi pocztowych. No i tu właśnie taki zegar, który właśnie też pochodzi z fabryki Benzinga, dzisiaj Wam zaprezentuję z bliska. Działanie takiego zegara polegało na tym, że odnotowywał on czas, jaki upłynął do momentu, w którym do specjalnie przygotowanej komory w tym zegarze hodowca wkładał obrączkę gumową, którą zdjął z nogi gołębia. Wynalazek Friedricha Benzinga spowodował, że rywalizacja w lotach gołębi pocztowych stała się bardzo popularna na całym świecie. No bo po prostu te zegary były powszechnie wykorzystywane i właśnie to dzięki nim ta rywalizacja stała się po prostu miarodajna. Stała się atrakcyjna. Hodowcy mogli mierzyć czas lotu swoich gołębi, no i nie musieli już teraz biegać do siedziby tego stowarzyszenia. Chociaż czasami hodowcy nie mieli własnego zegara i na przykład swoje gołębie zanosili czy tam zawozili do swoich kolegów. Ja sam pamiętam takie historie jeszcze z moich młodych lat, kiedy moi znajomi, moi wujowie hodujący gołębie pocztowe gdzieś tam na jakiejś WFMC, SHLC czy innej WSC z narażeniem życia pędzili z obrączkami zdjętymi swoim gołębiom do zegara u swojego kolegi, który mieszkał gdzieś tam kawałek dalej. Także to były takie bardzo, bardzo miłe wspomnienia z tamtych czasów. Te zegary, które właśnie powstały na podstawie pomysłu pana Benzinga, były produkowane przez no, ponad 100 lat. Od 1890 roku do roku 1993. Te zegary noszą nazwę zegarów konstatujących. Nazwa konstatujący pochodzi od łacińskiego słowa constat, które oznacza mniej więcej to jest oczywiste, to jest jasne, tak? Czyli taki zegar, który no wyjaśnia, daje pewność. Myślę, że chodziło o to, że daje pewność, jaki jest czas lotu gołębia. I ta nazwa zegar konstatujący przetrwała do dzisiaj. Zegary te, tak jak wspomniałem, były produkowane do roku 1993 i od tego czasu ta technologia wykorzystywania gumowych obrączek została zastąpiona przez obrączki wyposażone w takie elektroniczne chipy, które działają w ten sposób, że już hodowca tutaj nie musi z tej obrączki zdejmować, wkładać do zegara, tylko ten cały system właśnie zaopatrzony jest już w takie nowoczesne, elektroniczne urządzenie, które właśnie nie tylko mierzy czas, ale posiada też antenę, która jest umocowana przy wlocie do gołębnika i kiedy gołębnik do tego gołębnika wchodzi, to ta antena uruchamia się i mierzy właśnie czas, w którym ten moment następuje. Także tutaj no, ta technologia jakby rozwinęła się i poszła do przodu. Zegary produkowane przez pana Benzinga na początku miały taki mechanizm sprężynowy, czy były to zegary mechaniczne.
I później, no i tak one były produkowane aż do lat 50., 60. Na początku lat 70. powstały właśnie już zegary kwarcowe, czyli zastąpiono już mechanizm sprężynowy właśnie tą technologią kwarcową. One były przez to bardziej dokładne i one pozwalały, tak jak tutaj wspomniałem, na pomiar czasu dla 25-30 głębic. Z reguły było około 30. I teraz właśnie pokażę Wam z bliska ten zegar, który posiadam dzięki uprzejmości mojego kolegi Jakuba Przybylskiego. Tutaj właśnie jest widoczna tarcza tego zegara. Posiada ona, tak jak tradycyjny zegar, wskazówkę minutową i wskazówkę godzinową. I tutaj z prawej strony na dole jest taka malutka wskazóweczka, która pokazuje dni. Ten zegar umożliwiał pomiar na czas do 7 maksymalnie dni. Tutaj u góry jest właśnie miejsce do wkładania tych gumowych obrączek. Tutaj są takie komory właśnie, które to umożliwiają. I wkładanie kolejnej obrączki odbywa się przez przekręcenie tutaj tym kluczem, który też służy do nakręcania zegara. I kiedy przekręcimy, to kolejna komora nam się tutaj uruchamia. Zegar ten był plombowany. Tutaj jest właśnie mechanizm, który tutaj jest otwór do przełożenia plomby. I tutaj po otwarciu możemy ten zegar otworzyć. O, i tak tutaj widzimy mechanizmy tego zegara. Tutaj wkłada się te gumowe obrączki i po właśnie włożeniu takiej obrączki, o, kolejna komora nam tutaj wskoczyła. Był numer 19, teraz wskoczył nam tutaj numer 20. I kiedy te komory kolejne przeskakują, to tutaj jest założony papier w środku. Tutaj jest na specjalny bęben, ten papier się nawija. I jest taka platforma, która tutaj jakby przygniata ten papier do takiego mechanizmu robiącego wydruk. I mechanizm ten właśnie pokazuje wydruk, na którym widzimy, jaki czas upłynął od momentu wystartowania zegara, czyli dzień, godzinę i minutę lotu gołębia, który to potem wydruk hodowca zanosi do siedziby swojego stowarzyszenia. To odbywa się w ten sposób, że ten zegar jest zaplombowany, trzeba go do siedziby stowarzyszenia przynieść, tam następuje jego rozplombowanie i wyjęcie tej taśmy papierowej. Tutaj też jest taki jeszcze dodatkowy mechanizm, który służy temu, żeby hodowca nie mógł tutaj jakby pokonać tej plomby, oszukać, bo każda próba otworzenia zegara spowoduje wybicie otworu w tej taśmie papierowej. Także takiej konstrukcji zegary, które tutaj opracował pan Benzing, no były wykorzystywane. No, są wykorzystywane właściwie jeszcze do dzisiaj, bo jeszcze niektórzy hodowcy tymi zegarami na gumowe obrączki się posługują. Tutaj Wam teraz zaprezentuję kolejne elementy tego zegara. Tutaj po zdjęciu tej pokrywy właśnie widoczny jest ta tarcza, w której są te miejsca na wkładanie obrączek do konstatowania gołębi. Tutaj widzimy, że jest 30 otworów. I tutaj zdjąłem tą osłonę, która tutaj osłania nam bęben z papierem. I tutaj, o, tu jest właśnie zamocowany ten papier, który tutaj jest ta niewidoczna za tą tarczą. O, teraz jest to widoczne. Jest ukryta ta. Ten element, który właśnie tutaj, ten element jest połączony z zegarem
i po jego tej wewnętrznej stronie są odnotowane właśnie dane dotyczące czasu lotu. Jest taka specjalna kalka i tutaj taka na sprężynie, taka pieczęć, która przyciska papier i robi nam właśnie wydruk. O, i tutaj widzimy taki wydruk, który właśnie pokazuje dzień, godzinę, minutę i poszczególne sekundy lotu. Także tutaj ten zegar mierzy z dokładnością co do sekundy. I tutaj jest właśnie ten otwór, o którym Wam mówiłem, który tworzy się tutaj, o, taka dziurka przy każdej próbie otwarcia zegara. Tutaj ten mechanizm wybija tą dziurę w papierze. O, tu jest właśnie ten papier, tu jest nawijany na takiej szpuli, także takie dosyć skomplikowane urządzenie, które pan Friedrich Ernst Benzing wyprodukował w 1890 roku. Praktycznie do dzisiaj jest wykorzystywane. Mój kolega Jakub Przybylski wykorzystywał ten zegar jeszcze w ubiegłym roku. Także całkiem niedawno. I to urządzenie do dzisiaj jest jeszcze sprawne. Tutaj jest taki pierścień, właśnie, który służy do tego, że to on właśnie jest wkładany do takiego tutaj gniazda do zablokowania zegara. I właśnie do tego pierścienia, do tej tulei, może bardziej to jest tuleja, wkłada się właśnie taką gumową obrączkę, którą zdejmuje się z nogi gołębia. Obrączki te nakładane są gołębiom na spisie, czyli przed organizacją lotu. Wszystkie te gołębie są spisane. No i potem hodowca taką obrączkę właśnie ściąga gołębiowi i biegnie do zegara, żeby zmierzyć czas. No i tak jak Wam wspomniałem wcześniej, tutaj była niezła heca z tymi zegarami, no bo trzeba było tam pokonywać jakieś mniejsze lub większe odległości, żeby tą obrączkę do tego zegara dostarczyć. Poza tym jednak też trzeba było złapać gołębia, aby mu obrączkę zdjąć, co też powodowało to, że gołębie trzeba było też dobrze oswoić, przyzwyczaić do łapania, żeby one się nie płoszyły, żeby ten pomiar nie był utrudniony i nie uciekały cenne sekundy i minuty na to, kiedy hodowca próbuje złapać gołębia i zdjąć mu obrączkę, żeby zmierzyć czas lotu. No i ten piękny zegar z duszą, mechaniczny, tykający, bo tu słyszymy, jak on sobie tyka. Zastąpiły współcześnie już te urządzenia właśnie oparte o obrączki z elektronicznymi chipami, inaczej zwane też tipesami. Tu właśnie prezentuję Wam taką obrączkę, która tutaj w tym miejscu posiada ten właśnie elektroniczny chip. Tutaj posiada mechanizm służący do zaklinowania tej obrączki na nodze gołębia. No i właśnie takie obrączki są wykorzystywane już w zestawieniu z nowoczesnymi urządzeniami konstatującymi. Tutaj mamy takie urządzenie firmy Speedy. Jest to urządzenie elektroniczne. Tutaj ma taki mały wyświetlacz, elementy sterujące, zasilacz podłączony do sieci 230 V i tutaj końcówkę, która tutaj jakby zaopatruje w prąd to urządzenie. Jedną ręką trudno mi to tutaj będzie podłączyć. No i tutaj jakieś urządzenia jeszcze towarzyszące. I tutaj właśnie do tego urządzenia pomiarowego dołączona jest antena. To już jest takie właśnie urządzenie, która montowana jest przy wlocie gołębnika. No i kiedy gołąb właśnie wchodzi do gołębnika, gdzieś ta obrączka w pobliżu tej anteny się znajdzie, wówczas antena to odnotowuje i to urządzenie zapisuje w pamięci czas, w którym
Gołąb właśnie zbliżył się do anteny, czyli wszedł do gołębnika, czyli w tym momencie zaliczony jest czas lotu tego gołębia. No i potem te urządzenia pozwalają właśnie już generować takie wydruki, w których podawana jest tutaj dokładnie widzimy data lotu, czas przylotu gołębia i po kolei tutaj widzimy, jak te gołębie w locie z 19 sierpnia właśnie u Jakuba lądowały, tak? Także tutaj na przykład zobaczcie, jaka jest ciekawa sytuacja przy godzinie 9:00, kiedy pierwszy gołąb ląduje w godzinie 9:00 i 9 sekund, kolejny 16 sekund, następny 50 sekund. Także tutaj zwróćcie uwagę, między 9 a 16 jest 7 sekund i tutaj nie byłoby szans na odnotowanie tego z pomocą gumowej obrączki wkładanej do zegarek. Hodowca tutaj byłby bez szans. No i dlatego właśnie te urządzenia, nowoczesne urządzenia konstatujące, no, są powszechnie bardziej wykorzystywane, bo po prostu są bardziej przyjazne dla hodowców i pozwalają na bardziej precyzyjny pomiar, co jest szczególnie istotne w lotach krótkodystansowych. I tak właśnie wyglądają te współczesne urządzenia pomiarowe wykorzystywane w lotach gołębi pocztowych, szczególnie właśnie te urządzenia elektroniczne, gdzie gołębie zaopatrzone są w obrączki w systemie tzw. TPS-a z takim elektronicznym chipem. I właśnie te urządzenia pozwalają na bardzo precyzyjny pomiar długości lotu. Tutaj wykorzystywana jest technologia GPS i długość lotu gołębi pocztowych określa się z dokładnością do 1 metra i te wyniki pomiarowe są bardzo precyzyjne. I te urządzenia właśnie już, które zastąpiły zegary Benzinga, no, pozwalają na pracę w sieci internetowej, pozwalają na to, żeby można było na przykład rywalizację gołębi śledzić w internecie przez zalogowanie się na koncie firmy, która daną technologię wykorzystuje, i często właśnie dzięki temu już możliwe jest śledzenie wyników lotów konkursowych w konkretnych stowarzyszeniach hodowców gołębi, a bardzo popularne są też te urządzenia na tzw. wspólnych gołębnikach, które organizują loty w ten sposób, że hodowcy wysyłają tam swoje młode gołębie jeszcze nieoswojone i te gołębie w tym wspólnym gołębniku się oswajają i potem przechodzą cały cykl lotów i tam często te zawody mają taki bardzo prestiżowy charakter. Takim bardzo znanym na całym świecie jest $1 million loft, czyli lot, w którym główna nagroda wynosi $1 million, który organizowany jest w Republice Południowej Afryki, czy wspaniały lot na wyspie Teneriffa we wspólnym gołębniku Arona i wielu, wielu, wielu innych miejscach. Bardzo, bardzo popularny ten sport jest w Chinach, gdzie odbywają się dziesiątki takich prestiżowych zawodów. No i tutaj też myślę, że to jest też właśnie jakaś taka alternatywa, jakaś kolejna gałąź, która przyczynia się do rozwoju sportu gołębiarskiego, jeżeli chodzi o hodowlę gołębi pocztowych. A teraz właśnie chciałbym przedstawić Wam urządzenia elektroniczne, które można już wykorzystywać w rywalizacji gołębi wysokolotnych i mam nadzieję, że te urządzenia będą mogły być bardzo przydatne i będą mogły służyć temu, aby ta rywalizacja odbywała się na coraz wyższym poziomie i żeby właśnie zapewnić tutaj bardzo precyzyjny pomiar parametrów lotu przy organizacji lotów konkursowych. Pierwszym urządzeniem, które chciałbym Wam dzisiaj przedstawić w tym filmie, jest urządzenie o nazwie Altimeter 3 z amerykańskiej firmy Jolly Logic. Jest to takie urządzenie, które przypomina rozmiarami pendrive'a do komputera. Jest to mniej więcej szerokości, tutaj na zdjęciach Amerykanie przedstawiają to, że jest szerokości monety ćwierćdolarowej. Czyli takie niewielkie urządzenie, aczkolwiek no, dosyć mało przydatne do tego, aby wykorzystać je
do śledzenia lotu gołębi. Jest to urządzenie, które współpracuje ze smartfonem czy tabletem poprzez specjalnie przygotowaną do tego aplikację. I kiedy to urządzenie mobilne zgramy z Ultimate 3, to wtedy możemy po prostu uruchomić aplikację i kiedy to urządzenie założone jest na gołębia, możemy nagrać jakby parametry tego lotu i potem one są zarejestrowane i możemy je z tego urządzenia pobrać, możemy je przeglądać, opisywać, udostępniać. Możemy tworzyć jakieś tam wykresy z tego lotu. I tutaj to urządzenie wykorzystał hodowca gołębi wysokolotnych Peter Berger ze Szwajcarii, który przedstawił jakby wyniki tego swojego eksperymentu i w ogóle przebieg tego eksperymentu na swojej stronie internetowej. I otrzymałem adres do tej strony internetowej dzięki uprzejmości mojego kolegi Zbigniewa Gilarskiego, za co mu w tym miejscu serdecznie dziękuję. I pan Peter Berger założył to urządzenie na swojego gołębia i on zarejestrował, że jego gołąb wysokolotny wzniósł się na wysokość 868 metrów i 1/10, 868 i 1/10 metra, tak? Czyli takie tutaj parametry lotu zarejestrowało to urządzenie. Natomiast on inspirował się tutaj doświadczeniami niemieckiego hodowcy Jürgena von Ramin, który wcześniej przed nim to urządzenie wykorzystywał i odnotował on lot na wysokości 549,2 metra. Pan Peter Berger to urządzenie Ultimate 3 założył swojemu gołębiowi, wykorzystując do tego celu specjalnie przygotowany taki profil z cieniutkiej blachy aluminiowej o grubości 0,3 mm, który zaopatrzył w taką taśmę rzepową, na takie rzepy. I właśnie za pomocą tej taśmy przyklejonej do urządzenia Ultimate 3 przyczepił ją do tej platformy, którą właśnie tak specjalnie przygotował, żeby założyć ją swojemu gołębiowi. No i zrobił to w ten sposób, że umocował tą platformę na ogonie gołębia, przymocował ją do sterówek, no i dzięki temu udało mu się rzeczywiście to urządzenie wykorzystać, wypuścić gołębia do lotu i jego gołąb, z którym on ten eksperyment przeprowadził, przebywał w powietrzu 3344,5 sekundy, czyli około 56 minut. I pan Berger odnotował, że gołąb ten wzniósł się na wysokość 868,1 metra. No także tutaj załączył do tego swojego artykułu na stronie internetowej też wykres, który umożliwia aplikacja, w którą zaopatrzone jest to urządzenie Ultimate 3. No i dzięki temu tutaj możemy sobie rzeczywiście prześledzić lot tego gołębia. No i tutaj myślę, że jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, które rzeczywiście pozwala bardzo precyzyjnie obserwować lot gołębia i on tutaj jest śledzony z bardzo dużą precyzją, bo tutaj czas pomiaru jest to do pół sekundy. Nie wiem, może nawet więcej, tak tutaj to jest odnotowane. I wysokość gołębia z dokładnością do 1/10 metra, czyli niezmiernie precyzyjne urządzenie. Myślę, że nawet taka dokładność aż tutaj no nawet nie jest konieczna. Natomiast rzeczywiście urządzenie to może być przydatne i można tutaj dzięki niemu przekonać się, jak wysoko gołąb podczas lotu po prostu się wznosi i też mamy udokumentowane na wykresie, jak on długo przebywał w powietrzu. Tak jak wspomniałem, pan Peter Berger zainspirował się doświadczeniami niemieckiego hodowcy Jürgena von Ramina. Jego gołąb odnotował lot na wysokości 549,2 metra.
Czyli mamy tutaj dwa jakieś takie udokumentowane przez firmę Jolly Logic, czyli producenta tego urządzenia, przypadki wykorzystania tej technologii do śledzenia lotu gołębi. Koszt zakupu urządzenia Ultimate, czyli firmy Jolly Logic, to $99,95 plus koszty przesyłki. Tak jak informował pan Peter Berger, dla niego to były koszty rzędu około $40. Także przy aktualnym kursie dolara, wynoszącym niespełna 4 zł, bo tam aktualnie 3,80, liczmy, że to będzie 4 zł, czyli koszt zakupu samego urządzenia byłby w granicach 400 zł plus około 160 zł kosztów przesyłki, czyli razem koszt zakupu urządzenia wahałby się w granicach 560 zł. Kolejnym urządzeniem, które chciałbym Wam przedstawić, jest urządzenie o nazwie Sky Leader. Jest to urządzenie produkowane bodajże w Tajlandii przez firmę Yi Xiangle. Jest to już bardziej specjalistyczny sprzęt, który już jest specjalnie przygotowany do wykorzystania dla śledzenia lotu gołębi i on jest specjalnie przygotowany pod gołębie pocztowe, także tutaj pod tym względem dopasowany jest rozmiar obrączki, którą zakłada się gołębiowi. I urządzenie to właśnie działa w ten sposób, że wykonany jest taki specjalny pierścień, taka specjalna obrączka, która posiada w środku baterię, posiada kartę pamięci i ona założona gołębiowi pozwala na to, aby w czasie lotu rejestrować dokładne parametry tego lotu pod względem szerokości geograficznej i wysokości lotu. I urządzenie to jest tak skonstruowane, że pozwala później te parametry lotu przenieść na mapę w systemie Google Maps lub Google Earth, a także zrobić taki wykres, który obrazuje właśnie przebieg wysokości gołębia, lecz tutaj z uwagi na to, że to urządzenie współpracuje z technologią GPS, wysokość po prostu mierzona jest w metrach nad poziomem morza. Czyli gdybym na przykład ja tutaj wykorzystywał to urządzenie w mojej hodowli, to musiałbym uwzględnić to, że mój gołębnik znajduje się na wysokości około 85 metrów nad poziomem morza. I to urządzenie sprzedawane jest standardowo w takim komplecie przygotowanym na 5 gołębi. I w zestawie mamy właśnie 5 tych pierścieni zaopatrzonych w te urządzenia w technologii GPS. 5 pierścieni takich po prostu ćwiczebnych, które można zakładać gołębiowi, żeby on się do tego urządzenia przyzwyczaił. Dodatkowo producent tego urządzenia tutaj oferuje jeszcze ładowarkę i urządzenie, które pozwala wczytywać dane z tej karty pamięci, w którą każda z obrączek jest wykorzystana i taki czytnik na 5 obrączek. No i oprócz tego oprogramowanie, które wykorzystuje się przy tym urządzeniu, które należy wgrać do komputera. I dzięki temu oprogramowaniu później można właśnie zrobić sobie dokładną mapę lotu gołębia, pokazaną, tak jak powiedziałem, na Google Earth lub Google Maps. I też wyświetlić wykres, który obrazuje w czasie lotu, jak przebiegała wysokość lotu gołębia. No tutaj to urządzenie rzeczywiście, tak podejrzewam jak i poprzednie, możemy wykorzystać do analizy lotu dopiero wtedy, kiedy gołąb ten lot zakończy i kiedy my to urządzenie po prostu tą kartę pamięci z tej obrączki wyjmiemy, włożymy ją do czytnika i oprogramowanie przygotuje nam wykres obrazujący przebieg lotu. Niemniej jednak no to już jest dosyć ciekawe urządzenie, bo przede wszystkim jest w lepszy sposób techniczny przygotowany do tego, aby założyć je gołębiowi. Natomiast no, wadą, aczkolwiek myślę, że nie trudną do pokonania, jest to, że rozmiary średnicy tego pierścienia są przygotowane do rozmiaru obrączki gołębia pocztowego, do rozmiaru jego tutaj nogi.
więc one standardowo mają tam bodajże 11 czy 12 mm. No, obrączki nakładane naszym gołębiom są o wiele mniejsze, ale myślę, że tutaj można by jakąś redukcję, jakiś dodatkowy pierścień wykorzystać, aby to urządzenie zastosować na gołębiu chociażby rasy zamojskiej, który ma obrączkę, tak jak wspomniałem, ma obrączkę o rozmiarze 7 mm. No i tutaj producent urządzenia, czyli ta firma IX Angle, oferuje to urządzenie do sprzedaży na Amazonie. Na Amazonie amerykańskim koszt kompletu na 5 obrączek to jest $300 plus koszt wysyłki $40. No to biorąc pod uwagę koszty kursu dolara aktualnie, to będzie około 1200 zł sam 5, komplet na 5 obrączek i 160 zł koszty wysyłki, czyli 1360 zł razem byłoby do zapłacenia. Biorąc pod uwagę koszt zakupu zegara konstatującego, to nie są to jakieś duże koszty, aczkolwiek ryzyko jest o wiele większe, bo zegar konstatujący jest u hodowcy na miejscu, no te obrączki niestety po prostu mogą zginąć. No i jeżeli ptak na przykład zostanie porwany przez drapieżnika bądź zaginie podczas lotu, no to niestety te urządzenia nie śledzą, nie pozwalają na śledzenie lotu gołębia w czasie rzeczywistym, więc nie mamy możliwości w takiego, mówiąc językiem potocznym, namierzenia naszego gołębia. Tym niemniej jednak no, to urządzenie już rzeczywiście no, pozwalałoby na dosyć precyzyjne tutaj analizowanie lotu. Nawet w przypadku gołębi wysokolotnych możliwość robienia wykresu na mapie rzeczywiście pozwalałaby zobaczyć jakby w widoku z góry, tak, na jaką odległość ten gołąb odlatywał od gołębnika, czyli jak daleko odchodził od pionu. No i ten wykres obrazujący wysokość pewnie tutaj pozwoliłby na dokładne przeanalizowanie, jak w poszczególnych minutach lotu tutaj kształtowała się wysokość, na której gołąb pozostawał. Także te urządzenia są już dosyć dobrze przygotowane do tego, żebyśmy mogli śledzić lot gołębia. Hodowcy gołębi pocztowych wykorzystują urządzenie SkyLeader głównie do treningów, chociaż to też urządzenie wykorzystywane jest na wspólnych gołębnikach w krajach azjatyckich. I tutaj na pewno jest urządzeniem, które pozwala na prowadzenie bardzo takich wartościowych eksperymentów naukowych, bo okazało się, że na przykład wykorzystanie tego urządzenia pozwoliło na to, żebyśmy mogli się przekonać, że gołębie pocztowe z reguły nie lecą jakby najkrótszą drogą do celu, ale trzymają się jakichś takich szlaków komunikacyjnych, dosłownie trzymają się czasami autostrad czy linii kolejowych, bo w topografii terenu te elementy mają jakiś specyficzny wygląd. Tak samo trzymają się na przykład koryt rzek. No i też charakterystyczne jest to, że omijają jakieś bardzo duże zbiorniki wodne, bardzo duże jeziora czy zatoki morskie, a w przypadku niektórych lotów konkursowych dla gołębi pocztowych, czy też lotów organizowanych na wspólnych gołębnikach, to one są specjalnie organizowane na przykład nad zatokami morskimi czy wielkimi jeziorami, właśnie po to, żeby te gołębie, które nie boją się pokonać takiej przeszkody, po prostu poszły na skróty i tutaj dzięki temu wygrały ten lot konkursowy. Jest taki wspólny gołębnik Fly or Die, który właśnie organizuje loty konkursowe nad morzem i tam gołębie albo przelecą dosyć, powiedzmy, skróconą wersję tego lotu drogą morską, albo zdecydują się na lecenie, na lot wzdłuż lądu, który będzie bardzo męczący, stąd nazwa tego lotu konkursowego Fly or Die, czyli leć albo umrzyj. No i tutaj w przypadku hodowców gołębi pocztowych to urządzenie jest wykorzystywane i dlatego też pewnie jest po prostu przygotowane rozmiarami
dopasowane do gołębi pocztowych. Ja myślę, że no tutaj no wielka szkoda, że takie urządzenie nie zostało jakby przygotowane w takiej wersji dla gołębi wysokolotnych, gdzie rozmiar tego pierścienia byłby mniejszy. Być może doczekamy się takich rozwiązań i dzięki temu już w krótkim czasie będziemy mogli takiego typu urządzenia wykorzystywać w lotach konkursowych gołębi wysokolotnych. Tak jak wspomniałem na początku naszego filmu, w tej chwili jesteśmy na etapie dosłownie no, średniowiecza. Powtórzę to raz jeszcze. Wykorzystujemy obserwacje za pomocą no, wzroku, tak, naszego oka. Możemy uzbroić się w lornetkę, no i korzystamy z zegarka, tak, i zapraszamy obserwatora i w ten sposób dokumentujemy przebieg lotu naszych gołębi. Tego typu urządzenia pozwalałyby zrobić to w sposób bardzo precyzyjny, pozwalałyby to udokumentować, a na dodatek jeszcze wykorzystanie technologii tego typu pozwalałoby na zastosowanie jej na przykład na organizację jakichś zawodów o charakterze ogólnopolskim i można by na przykład w tym samym czasie wystartować gołębie w różnych miejscach u różnych hodowców i można by obserwować później wyniki tych lotów. W tej chwili właśnie te zegary konstatujące na TPS-y pozwalają śledzić na przykład przebieg lotu konkursowego na wspólnym gołębniku dla wszystkich zainteresowanych, czy na przykład w jakichś tam oddziałach, które taką transmisję internetową przygotowują. No oczywiście, tak jak SkyLeader czy Altimeter 3 nie działają w czasie rzeczywistym, więc na dzień dzisiejszy takiej transmisji jeszcze na żywo, przepraszam, nie dałoby się zrobić. Ale myślę, że jest to kwestia nieodległej przyszłości. Na tym zakończę ten film, który poświęciłem właśnie urządzeniom do pomiaru, do śledzenia lotu gołębi. Przepraszam Was za to, że ten film jest taki długi, ale chciałem tutaj wykorzystać do dyskusji na ten temat, właśnie do rozmowy, materiały też archiwalne, żeby Wam po prostu przedstawić, że jakby historia wykorzystywania różnych urządzeń technicznych w sporcie gołębiarskim jest już bardzo długa. I myślę, że gdyby w lotach gołębi pocztowych nie wykorzystano, począwszy od 1890 roku, zegarów konstatujących, no to pewnie znudziłoby się hodowcom gołębi wkładać je do koszyka i na rowerze zawozić kawałek dalej, albo gdzieś tam potem organizować jakiś bardziej skomplikowany transport i wywozić gołębie sobie na własną rękę i sprawdzać, jak one długo leciały na danej trasie, z jaką szybkością tą trasę pokonały. Nie byłoby możliwości organizowania poważnych zawodów i sport ten po prostu by się nie rozwijał. No, no nie oszukujmy się, nie byłoby na to szans. Dlatego ja bardzo liczę na to, że te urządzenia pozwolą na rozwój sportu gołębiarskiego w obszarze organizowania lotów konkursowych dla gołębi wysokolotnych i liczę na to, że wkrótce, w najbliższych latach tego typu urządzenia się pojawią i pozwolą nam na organizację lotów konkursowych, na rywalizację na jakimś fajnym poziomie i że to będzie ten sport jakby coraz bardziej atrakcyjny. Kiedy zamieszczałem informacje dotyczące tych urządzeń na moim blogu fotograficznym www.marekdyzioflog.pl, gdzie na bieżąco zamieszczam zdjęcia moich gołębi. Niektórzy hodowcy, niektórzy użytkownicy vloga krytykowali tego typu rozwiązania, uznając, że one zabiją sport gołębiarski. Ja jestem przekonany, że tak się nie stanie.
Ja wręcz odwrotnie jestem przekonany, że one są w stanie przyciągnąć do głębi wysokolotnych młodych ludzi, którzy interesują się technologiami nowoczesnymi, urządzeniami mobilnymi, technologiami pozwalającymi na dokonywanie właśnie jakichś pomiarów, śledzenia lotu na żywo. I myślę, że to może się stać zachętą dla młodych ludzi do hodowli gołębi wysokolotnych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Zapraszam do komentowania tego filmu, do kontaktów ze mną, do odwiedzin mojego vloga fotograficznego. I życzę wszystkim hodowcom gołębi powodzenia w hodowli w roku 2019. A wszystkim tym, którzy organizują loty konkursowe dla swoich gołębi, życzę sukcesów, życzę zwycięstw, życzę nagród i przede wszystkim satysfakcji z tego, co robicie. Pozdrawiam wszystkich, do widzenia, do zobaczenia.